Siemandero! Siema, siema, ponownie. Część druga. Słońce wyszło, dlatego musieliśmy nagrać film. Słońce. No. Co tam żeśmy zrobili? Porobiliśmy zdjęcia tego Gianta, ładnego. Z treka wzięliśmy taśkę, która wyglądała ujowo i go skracała optycznie. Tak. Teraz ten rower wygląda naprawdę ładnie, lepiej. Jest trochę lepiej. Wczoraj go umyliśmy, więc wygląda trochę fajniej. Tak, ładnie wygląda. Bez tej tu jest ładne, taśki. Nie? Mi tak. się podoba ta główka tutaj, takie przetłoczenia, bardzo ładne. I co? Lakier ma piękny w słońcu. No. I najładniejsze w nim... Aha, pokaż ten hamulec w ogóle, jak tutaj jest realizowany. Jaka to jest w ogóle dźwignia. Jak to jest, jak Aga mówi, amerykańska myśl techniczna. A tutaj to chyba miało udawać, że macie hamulce chłodzenie. Tarczowe. Albo chłodzenie. No, ja wiem, że chłodzenie. Ale wiesz, tarcza. Tak, tarcza. No, tak to wygląda ten rowerek. Nie jest zły. Nie jest, bardzo fajnie. Ma już, dwa koła, kierownicę już na tamte lata, ale ciepło, fajnie. W plecy grzeje. Już na tamte lata były linki w ramie. Tak. A przecież ten rower z 15 lat ma na pewno. No, na bank. No, będzie miał 15 ale lat. Ale się pięknie mieni w słońcu. Oponki są 38C szerokości. Tak, 38. No, 38. Lekko spękane, ale co? I pokaż tą sakwę, bo jeszcze raz mówię, ta sakwa jest za 4 euro kupiona, jest piękna, to jest... Tego szkoda, że tutaj nie widać. Jest taka firma New Lux z kameleonem. Tak, bo tutaj była cena, ale zaraz postaram się to o. O, Adrianu, dał. Naddać? O, New Lux. To są bardzo ogólnie droga firma. Tak, bardzo dobre. Drogie i porządne sakwy mają. I zobaczcie, jak to z daleka, jak po prostu ładnie, jak ładnie rozświetla ten rower, jak go odmładza po prostu. I teraz bez tej taśki. Tu jest ta taśka. Tu rower będzie sprzedany. I tu jest ta taśka. BBB. Okay. Firmy BBB i stwierdziliśmy, ona jest stara, ale że no może komuś się przyda. Tak, nam już do niczego nie rower. Będzie potrzebna. I w tym rowerze jeszcze była, w tym treku oczywiście, w treku tutaj była schowana, tak, taka linka do blokady, aksy, jak widać. O, popatrz, zapomniałem, że tutaj ten szajs można zwinąć tutaj tymi, tak, może. Tymi rzeczami. Czekaj, mi się nie chce naddać. Nadda się czy się nie nadda? O, sobie można tutaj wkładać te wrzecionka i jeszcze tutaj sobie, o, tym spiąć. Tak to wygląda, ona wchodzi tutaj. Tutaj wchodzi w tą blokadę. Czyli wchodzi to tak i sobie owijacie gdzieś o lampę tą linkę. Tutaj czekajcie, pyk, wychodzi i dziękuję. Cała filozofia. Tak, a musicie mieć oczywiście kluczyk do tego, żeby ją wyciągnąć. No, oczywiście musicie mieć kluczek, ale fajny dodatek, zawsze jest to jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Oczywiście. I tyle. No, słońce wyszło. No i co już właśnie... Już nie? Już zeszło. I co właśnie mówiliśmy o tych właśnie rowerach, tak jak wcześniej jeszcze nie nagrywaliśmy, a rozmawialiśmy, że jakie my rowery kupujemy i że właśnie tego szajsu ludziom nie wciskamy, bo sami byśmy takiego po prostu nie chcieli, tak? No, absolutnie. I jeżeli kupujemy rowery, to takie, które nas interesują. Tak. I mają coś w sobie. Przede wszystkim nie tylko ceną się kierujemy. Ale także i wyglądem. Bo tanich rowerów jest masę, ale nie znaczy, że one są warte uwagi. Nawet za 20-50 euro, tak? Bo po prostu nie są. Bo nie albo są brzydkie, albo nie taki kolor, albo są zajechane. Albo są za duże, albo za małe. Albo za małe, albo porodzewiałe, tak. Albo zaniedbane, albo stały całe życie pod chmurką. Tak. I z tego roweru już nic po prostu nie będzie. I tam nie dajcie się też zwieść, bo wielu tam sprzedających pisze takie rzeczy, że o, rower się nadaje do miasta, do pracy, jeszcze pojeździ, bo trzeba trochę podregulować. No słuchajcie, ktoś się nie zna, to może i kupi. Jakaś kobieta przyjedzie faktycznie do Holandii, potrzebuje roweru, albo jej ukradli jakiś rower, czy ta koza się rozpieprzyła z biura, to weźmie, bo nie ma wyjścia, prawda? Bo zamiast jutro z buta czy rolkami, to musi do pracy dojechać, tak? Tym rowerem. No musi czymś i jakoś wróci, tak? Jeżeli nie ma transportu z biura, czy coś takiego. No, a nawet jak później by chciała na weekend na zakupy gdzieś pojechać, no to nie ma auta, no to czym tutaj jeździć? No rowerem. No rowerem, no nie ma wyjścia, nie? No kurde. Zresztą w Polsce dobrze wiecie, no tam też jest masa rowerów, masa ludzi, którzy jeżdżą rowerami i tyle, no. I to jest wygodne. To nie jest nic nadzwyczajnego, że się jeździ rowerem. Mhm. Ja to uwielbiam i na przykład na te 3 km to ja sobie nie wyobrażam, że ja biorę auto. Po co mi to? No więc właśnie. Także, czekajcie, tutaj też... Chociaż mamy też auto, Toyota Corolla i szczerze powiedziawszy też, no auto się czasem przydaje, tak? Jak no chcemy zrobić jakieś większe zakupasy,
jakieś tam zgrzewki wody, te sprawy. Chociaż tutaj to nie ma problemu teraz. Dwie sakwy są, można wszystko na rower upchać. Można, ale czasem jest po prostu wygodniej. No i trzeba akumulator podładowywać okazjonalnie, także... Tak, nie mówiąc o tym, że często gęsto mocno wieje, to też się pod ten wiatr nie chce jechać. Tak, a autem cyk, fuch, pyk. Chwilę to jesteśmy w sklepie, jesteśmy w domu. No ale, ale generalnie, jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy, to jednak rower jest fajny. Pogoda jest okej. Okay. Zima się już powoli skończyła, to teraz będzie tylko lepiej. Będzie szaleństwo. Tak, będzie szaleństwo. No i mówię, i jeżeli chodzi o kupno tych rowerów, to właśnie kupujemy, sprzedajemy, trochę pojeździmy, patrzymy jakąś inną okazję, bo no wiecie, no nie mamy garażu jakiegoś wielkiego, czy jakiegoś schowka, żeby trzymać 50 rowerów, a mieliśmy masę rowerów i wiele z tych rowerów fajnie byłoby sobie zostawić. No ale no nie będziemy kolekcjonować 15 rowerów i każdym rowerem jeździć raz na kiedyś. A dzisiaj wezmę endorfinę, a jutro wezmę speca, a pojutrze wezmę dzianta itp. itd., tak? No ale mówię, no kupujemy, sprzedajemy, życie się kręci dalej. Oczywiście. I nie żałujemy. No dzięki temu mogliśmy naprawdę wiele różnych rowerów przetestować i każdy znalazł coś dla siebie. Ja tak. Też miałam chyba ze 4, no 4 górale miałam. Jak nie więcej. W tym no tego jednego fulla. Tak, bo endorfina nie była na full. Nie, endorfina, ale miała amorek pod siedzeniem. Tak, no to miała amorek, to pół full. Pół full, tak. Coś tam robił. Tak, ale no genialne po prostu rowery w swojej prostocie i różnych firm. To nie było tak, że myśmy się zamknęli tylko na jedną markę. Sami byliśmy też ciekawi. Jak inne rowery jeżdżą, których nie mieliśmy, tak? Bo jeżeli zaczęliśmy nagrywać na tym kanale cokolwiek, to trzeba fajnie, mieć jakiś pogląd. To trzeba mieć pogląd, trzeba mieć jakieś pojęcie, a nie po prostu, że my tutaj jakieś wypociny gadamy. Wielu osobom się to nie podoba, wiele komentarzy jest takich, że my się nie znamy, my tamto, a kto się na wszystkim zna? My nie też nie jesteśmy ludzi, alfą i omegą i tylko mówimy na bazie naszych doświadczeń i to wam możemy po prostu przekazać. I tyle, bo to, że ktoś pójdzie kupi nowy rower w sklepie, to co on tam wie? No nowy, bo nowy, no jeździ, a czemu ma nie jeździć, jak jest nowy? To każdy nowy. Każdy nowy jeździ, ale słuchajcie, ale kupić używany rower po kimś i nie wiecie po kim. I nie wiecie kto jak traktował ten rower. No, tak samo jak samochodem. To jest dosłownie z używanym autem. Właśnie, nie macie problemu w większości kupić używane auto, na to się ludzie godzą. Jest okej, kupić auto za 5 tysięcy, za 10, za 20 jest okej. Ale używany rower to już jest problem. Bo pęknie rama, a jak mi silnik na drugi dzień nie odpali, tak, to nie jest problem. Tak, ale mówię, używany rower jest problemem, jest wstydem. Ale używanym autem, czy 20-letnim, 15-letnim jeździć, to nie jest tyle. No gdzie tu jest logika? To absolutnie nie ma żadnej logiki. Jeżeli idąc tym tropem, 5 tysięcy na rower jest ok i wart ceny, to równie dobrze 50 tysięcy za auto nowe w salonie jest ok. To po co kupować auto za 15 tysięcy używane? Gdzie tu jest logika? Nie ma żadnej. Ale właśnie, ludzie kupują używane auta. No i jakoś nie mają, nie wstydzą się. Cieszą się, wsiadają, odpalają, tankują, jadą do pracy po zakupy i się cieszą, że nie stoją na przystanku, nie? Dla mnie to jest większy problem. Jadą z punktu A do B? Jadą. Do czasu. No dobra, no ale nawet są auta dobre, które jakieś tam kupisz japońskie, się nie psują, masz jakiegoś tam farta i jest okej, tak? Jakieś zadbane auto możesz też używane kupić, tak jak rower. Możesz. Zadbany, używany. Ktoś, kto wymienił na czas opony, ktoś, kto smarował rower, nie dopuścił, że wszystko pordzewiało. No ale mówię, to jest takie coś, że my mówimy o używkach, a wszyscy nam, większość ludzi nam zarzuca, że my staramy się ludzi przekonać, że używka jest najlepszym wyborem i żeby nie kupowali nowych rowerów. Bo nie opłaca się wydać 5 tysięcy, bo można kupić rower za 500 zł. No można, ale jak ktoś chce wydać 5 tysięcy czy 50, to proszę bardzo. To niech nagra filmik, my chętnie obejrzymy. Chociaż ja sobie przypomniałem taki filmik i też o tym mówiłem, gościu miał speca. W górach, nie, w górach. A jeszcze inny. Fula, którego tam z 10 lat zbierał, tam mówił czy 8, a tam zaraz się wszyscy nowy kupił, chyba za 12 tysięcy, czy za ile. Fula chyba, epika jakiegoś. I wszyscy tam zaraz, oj to ci współczuję stary, że ty 8 lat zbierałeś czy 10 na ten rower. I już jakieś takie głupie, wiecie, takie zawisne komentarze, że on aż na rower musiał 10 lat odkładać. Bo najłatwiej to wziąć wcześniej kredyt, miał, nie? Słuchajcie, wcześniej miał jakiegoś speca tego rockhoppera, bo mówił na 26 cali hardtaila i sobie jeździł te 10 lat tym rowerem i w międzyczasie sobie odkładał pieniążki. Po co ten hejt? No ale wracając do meritum,
wydał tyle pieniążków na ten rower, a później właśnie nagrał, to chyba było u Szajbajka właśnie na kanale, tam moje rowery, czy tam wasze rowery. No, coś takiego. On w górach, gościu tam chyba w Zakopcu czy gdzieś. Tak, tak. I właśnie mówił, że o, że tutaj hamulce do dupy musiał sramowskie wymienić. Jest tylna przerzutka srama, że też sprężyna zamiętka. Że amortyzator mu się tam psuł, czy coś takiego. Ja sobie myślę, widzicie? I 10 lat oszczędzał, nieważne czy 5 miesięcy, czy tydzień. I kupił za 12 tysięcy i jest narzekanie. Rower obity, na lakier narzekał, że na macie wszystko widać, że rysy, że kamienie odpryskują. No i po co to? I po co sobie robić taki stres? Wydać 12 koła, a nie można było kupić roweru za 2000 zł? Dobrego speca używanego i resztę, nie wiem, za to kupić jeszcze używany samochód i pojechać na wycieczkę. Niż później narzekać za 12 tysięcy, że wydałem i rower nie jeździ tak, jakby oczekiwał, serwis jest kiepski, w serwisie go zbywają itp. itd. No i po co to? Po co sobie takie stresy robić, no? No oczywiście, mi się na przykład też podoba nowy Sworks Epic FSR. A widzieliśmy taki w sklepie. Będziemy następnym razem, słuchajcie, w takim fajnym tutaj mamy sklepie. Zapytamy się tylko, czy będziemy mogli nagrać filmik. Pokażemy wam mniej więcej ceny i jakie są tu rowery, bo tam są gravele, szosowe oraz rowery górskie. Tak. Głównie są Spece, Villiery, BMC. Nie, Villiera tam nie ma, to nie ten sklep. Nie ma Villiera? Nie, to nie. Ani jednego nie było Villiera? Na pewno? Nie, tam mają Izaki. Izaki są, tak. Właśnie, Spece. S-Worksy, oczywiście, tak. Są ramy, części, jest wszystko. Bianchi jest. O, jest Bianchi. A, to podobno się Bianchi mówi. No, ale zwał, tam, tak zwał, mam to w dupie. O co chodzi. Tak, i są, naprawdę jest wiele części, kaski są, buty, rękawiczki, okulary, wszystko. Malutki sklepik, słuchajcie, byście się zdziwili, bo tam jest może 50 metrów kwadratowych, nie, 50 jest 35-40 metrów kwadratowych. Ale jest bardzo treściwy. Ale jest bardzo treściwy, tam jest oczywiście też serwis i na dole jeszcze jest fitting room. Schodzi się pięterko jakby do piwnicy i tam możecie sobie dopasować pozycję do rowerku. Ramę i te sprawy, ale mają rowery są piękne, są piękne kolory, są najnowsze modele. Tak. Są również nawet spece, słuchajcie, są spece, które możecie normalnie górale kupić za 800 euro, za 700 euro, można. Także to nie jest tam żaden problem. I tyle, no, jeżeli nam tylko pozwolą, to mniej więcej pokażemy, bo ceny są też świetne, bo możecie na przykład Izaka Gravela na 105, uwierzycie, bądź nie, za 1400 euro kupić. Tak. Przeceniony z 2500 czy tam 2800, no takie są tutaj okazje. Nowiutki rower. Będziemy mieli możliwość pokazania, bo już od przyszłego tygodnia, od środy otwierają się już tutaj wszystkie sklepy, akurat po Dniu Króla, który wypada na wtorek. Mhm. Więc już ma się wszystko otwierać, no tylko że wiadomo, z limitem osób, więc w sam raz będzie okazja do tego, żeby pojechać, zobaczyć. Zobaczcie, siodełko się nazywa Witch, Wiedźma, może dlatego tak nie lubię tego roweru, tego siodełka. No, tak jak Agniesia, bo się wtrąciłem, właśnie mówiła, że tu się będzie otwierało. I mamy nadzieję, że to już by... A, i tam są jeszcze fajne ubrania przecenione, nawet o 50%, tak, o 50%. Słuchajcie, koszulki, wszystko. Na przykład z 80 euro na 40, na 30 euro za BBB, za speca koszulki. Trek, nie, Treka tam nie mają, nie? Bodajże. Nie, nie mają. Tam mają porządne rowery. Tak, tam mają. Nie śmieję się. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Treka, no tak skaczemy z tematu na temat, ale uważam, że mówimy ciekawe rzeczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Treka, byliśmy zrażeni do tej firmy, z uwagi na to, że kiedyś tutaj kupiliśmy Treka Gurala 8000 bodajże to był model. Tak. Hardtail z przodu na starym jeszcze RockShoxie Judy RS. I to był po prostu górski rower, trochę używany. Powiedz, za 50 euro go kupiliśmy, tak, ale nie, to był dla nas sztos, bo to był taki pierwszy markowy góral, ale słuchajcie, powiedz, od kogo kupiliśmy ten rower, jak przyjechaliśmy, gdzie weszliśmy, co zobaczyliśmy tam. To jest dobra historia, słuchajcie. Myśmy pojechali po odbiór, oczywiście pod dzielnica, adres. Kurwa, dzielnica willowa przy kanale, ale chaty wolno stojące jak z Ameryki. Tak wyglądały, jak w Luizjanie, z tymi białymi okiennicami, takimi, te żaluzje. No piękne domy. W środku pianino, fortepian, no po prostu duper, wie, ogród, wszystko. No willa taka wygląda? Chyba z 500 metrów kwadratowych. Piętrowa, chyba tam dwupiętrowa ona była. No, dwupiętrowa, jeszcze piwnica. Piękny jeszcze do tego ogród. I ten garaż, wielki, taki otwierany, jak takie szerokie drzwi, jak w Stanach. Tak, otwiera nam jakiś dzieciaczek furtkę. Nie, tam dzieciaczek, on z 28 kilka. Holender wysoki, dwumetrowy, standardowo. Tak, więc wygląda. Szczupy, ładny, jak model. Jak model wyglądał, bo jak tutaj faceci, jak modele wyglądają, ty młodzi zwłaszcza tacy, ładni są. Z twoich ust to dosyć dziwnie brzmi. No, prawdę mówię. W każdym razie gościu otwiera nam garaż, a my tam patrzymy, szczęki do ziemi.
najpierw na ziemi, że powiem, w garażu, to miał chyba 10 jakichś rowerów poukładanych, różnych. Ale to, co miał na ścianie. To, co miał na ścianie, to powiedz, co miał na ścianie. Same najpiękniejsze specy. Kolarki siosowe, karbonowe, najdroższe, aero, nie aero. Chyba z 5 ich 6 czy 8 wisiało na całą długość garażu. Na całą długość garażu. W życiu czegoś takiego ludzie nie widziałem. W życiu. Nawet na YouTubie nie widziałem czegoś takiego. Okazało się, że myśmy kupili rower od zawodnika. Zawodnika, no on tym trekiem się ścigał. Tak, ścigał się trekiem. No dlatego, no myśmy wcześniej nie wzięli tego pod uwagę, bo to myśmy zaczynali naszą przygodę wtedy z kupnem jakichkolwiek rowerów. Tak. No okazało się, że był troszkę zajechany. No rower po wyścigach. No to słuchajcie, zajechany, okazał się zajechany wtedy, napęd. Kiedy ja umyłem cały napęd, oczyściłem tak, z brudu tego, i tak, wtedy tak. Się okazało, że tak, łańcuch był do wymiany, kaseta była trochę zjechana i kółeczka te małe z tyłu były dojechane. No i ten rower tak jeździł, później przestał jeździć, zaczęliśmy go motać, zaczęło cieknąć zamora. I wtedy wydobywaliśmy tak, na to, żeby sprzedać. To raz, ale dwa, żeśmy stwierdzili i za 75 euro sprzedaliśmy ten rower. No. Kupiliśmy za 50, za 75 poszedł, gościu się nawet nie targował. Polakowi sprzedaliśmy tutaj w Holandii, cieszył się, mówi, ale nie no. Ale powiedzieliśmy, co i jak. Nie, mówi, nie, mówi, taki firmowy rower, mówi, to ja się nie będę targował. No, ale nam się kiepsko na tym rowerze jeździło i stwierdziliśmy, że te treki to jakieś takie niedowalone są. Pechowe są. Nie, że w ogóle to nie jedzie i te sprawy, tam myśl amerykańska nie jest za fajna. Ale po tym, żeśmy zmienili zdanie i okazało się, że całkiem fajnie te treki jeżdżą i nie będziemy się tak obrażać. Nie, nie będziemy się obrażać. No. I jak ja widziałem, jeszcze szybko wracając do tego dżanta, co Aga ma, tego CRS-a, zajebisty rowerek, nie? Zajebisty. Śmigarze, hej. To czym jutro jedziesz do pracy? Dżantem. Dżantem. Tak myślałem, że to powiesz. I powiem wam, czekaj, coś zgubiłem się. Miałem powiedzieć o tym rowerku. A, i to jeszcze miałem powiedzieć, że tutaj na przykład jest sklepy rowerowe są, które naprawiałem i na przykład możecie treka kupić elektrycznego. Jest oferta 350 euro, bateria powyżej 50 km. No jest. Pamiętasz, taki. Wczoraj tak. Oglądaliśmy, nie? Bardzo ładny ten rower ci pokazywał. I batawus jeszcze tam za tak, 400. Batawus. Ale słuchajcie, 350 euro, to sobie przeliczcie. Z gwarancją, wiadomo, z papierami. Ze sprawdzeniem baterii, ze wszystkimi pomiarami. 350 euro. A w Polsce na OLX-ie znalazłem Agi tego dżanta CRS-a. Gościu sprzedawał taki sam model, te same koła za 1500 zł. To jest 350 euro. Ja nie wiem, skąd wybierzecie naprawdę te ceny na OLX-ie. W ogóle te pieniądze też, żeby za te rowery płacić. Czy te pieniądze? No to ja tam nie wnikam, bo może wiesz, ludzie wygrali w lotto, jak Wałęsa kiedyś ciągle wygrywał w lotto, bo takie miał szczęście. Też bym tak chciał, ale ja nie jestem Wałęsa. Dzięki Bogu. Bo co, bo nie mam takiego wąsa i nie mam z Matką Boską wpinki i w każdym bądź razie... Bo nie masz otuły na klasie. O, bo otuły nie mam. Tam mieć nie będę, bo ja tam o konstytucji to mało wiem. I w każdym bądź razie 1500 zł, tutaj 30 euro. No słuchajcie, no kurde, no ja nie rozumiem tych cen tam elektryki po 2,5 tysiąca, 3 tysiące sprzedajecie. To jest 800 euro, tutaj po 200-300 euro elektryki się kupuje. A za 800 euro to ja mogę mieć tutaj takiego... Nowy, prawie nowy, można naprawdę nawet w sklepach są tutaj, w dyskontach są czasem po prostu takie promocje, że rowery są po 1000 euro, nowiutkie, 2 lata tak. Gwarancji, dobra bateria, 80 km co najmniej. A wiadomo, że najlepiej rowery to się kupuje po sezonie. Zimą. Zimą, jesień, tak jak teraz. Jesień, wczesna wiosna i po zimie i w czasie zimy. To tak. Są najlepsze promocje tutaj. Najlepsze. Czasem nawet połowa ceny schodzi. W styczniu, nawet w lutym. Lepiej już zaczyna się rozglądać z jakimś rowerem, bo to jest wyprzedaż zeszłego rocznika. Tak, bo oni jeszcze mają zaległe. Tak. Producent już im przysyła nowe. I a oni trzeba się starego pozbyć. O, tam jakaś. Będzie lądować? Kopytka do przodu? Będzie lądować, ale... Następny aparat też weźmiemy Sony. Tylko żeby miał szybkiego zooma, tak. O, bo ten ma trochę wolnego. A bo właśnie nagrywamy to kamerką, aparatem takim małym, kieszonkowym Sony. To jest aparat DSC WX220, 18,2 megapiksele, Wi-Fi, AVC, HD. O, nawet ma, Wi-Fi ma i nawet ma ten, NK. Jak to się, NFC, no. Można nim płacić. Żartuję. No, to sobie tym 1080 rozdzielczość, także Full HD. Fajny aparacik, mały, kieszonkowy. Bardzo wiadomo, fajne. Że to nie jest jakaś profeska, ale wszystko spokojnie. Ale to jest Sony. Ale to jest Sony, mamy jedną subskrypcję. Jej!
Yay! Może będzie kiedyś dwie, ale my nie robimy tego dla subów i nie wiadomo dlaczego, tylko bo... Robimy, bo lubimy. Bo chcemy się wypowiedzieć, bo chcemy się naddać i chcemy wam też coś po prostu przekazać. Tak, bo jest wiele rzeczy, które nas mierdzi i to nie tylko odnośnie rowerów, ale ogólnie tak. O życia, o życiu, czy tutaj w Holandii, czy ogólnie pojętego. W Holandii to mi się nie podobają podatki. Bo są na wszystkim bardzo wysokie. W Holandii nie podobają mi się akurat tutaj drogi, bo są tragiczne na rowery. W Holandii nie podoba mi się mentalność Holendrów, bo oni są tacy ciekawscy i wszystko by chcieli wiedzieć i wszystko się tam... Do tyłka by najchętniej zajrzeli. Patrzą, co wy tam jecie. A jak na pierdziele. O! Zanurkowały. Plum. Tak, patrzą, co wy tam jecie, bo oni polskiego jedzenia nie lubią. Myślą, że to jakaś chyba trucizna jest. A co ty? Nawet jak ktoś u mnie ma w pracy urodziny, przyniesie ciasto właśnie albo z polskiego sklepu, albo dziewczyny same na przykład robią. No co? Holender patrzy, jakby coś tam nie wiadomo co to było, powącha, co to, a jak to, a z czym to w środku. A postawicie tam zwykłego placka z tego z Heme albo z Albert Heina, to będą wpierdzielać aż się uszczęs. Tak, albo te ich pierniczki takie, czy tam te, wiesz, pseudo takie. No, a, takie, wiem, o Jezu, to ja kiedyś coś takiego kupiłem, na przerwie sobie zjadłem i normalnie mi stało w gardle, myślałem, że się udławię tym, wyplułem to, w ogóle nie mogę tego zjeść, to było okrutne. To się tutaj nazywa Ont Bite Cook. O, no, niedobre, takie niedobre. Ciastko śniadaniowe. Patrz, to zobacz, patrzcie, ludzie, zobaczcie, o, co... Kurde. O to, 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 to. Naddaj się! Poszedł ty dziad. A co, ostrości nie ma? Nie ma ostrości. O! Takie coś na mnie siadło. Widać, mord! Mord! Naddaj to! Naddaj to! Strzepnę ci. No, dobra, teraz się wyłączamy, bo zaraz tam się skończy czas, ale jeszcze zaraz coś tam wrócimy. Piwko trzeba otworzyć nowe. Trzeba. Zaraz będziemy się to zbierać. No i tyle. Do następnego. Będzie trzecia część filmiku. Będzie trzecia. Bye! Uhu.